Łajtra, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 34. odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Nasz cel na dzisiaj jest prosty. Odblokować przylądek. To się za chwilkę stanie, ponieważ ekspedycja już się kończy. Zajmiemy Crown Falls w przylądku. Rozejrzymy się po przylądku i zajmiemy najciekawsze wyspy, które będą dostępne dla nas. I rozpoczniemy powolutku również budowę na Crown. Skoro przylądek za chwilę zostanie odblokowany, to dobrze jest przygotować kilka kliperów, które za chwilkę będziemy mogli wysłać tam z różnymi materiałami. Te materiały będą potrzebne na zajęcie nowych wysp oraz na rozpoczęcie budowy w Crown, albo inaczej, na przyspieszenie budowy na Crown. No to ja teraz wykonam ekspedycję i pokażę wam, jak już wpłyniemy do przylądka. No i pięknie. Przylądek został odblokowany. Odzywa się do nas królowa. Ja ten filmik pominę. I jesteśmy w przylądku. I teraz. W przylądku będziecie mieli do czynienia z królową. I królowa będzie miała dla was szereg zadań do wykonania. Tych zadań nie da się pominąć, a przynajmniej ja nie znam na to sposobu, więc trzeba będzie te zadania zrobić. Pierwsze zadanie to jest po prostu podpłynięcie do statku królowej oraz odebranie nagrody. Ta nagroda to tak naprawdę są materiały potrzebne na zajęcie Crown Falls. Musicie jedynie wiedzieć, że zajęcie tej wyspy to jest ponad 100 punktów wpływu potrzebne, zatem bądźcie na to przygotowani. Jak widzicie, ja nie mam wolnego miejsca, aby przyjąć nagrodę od królowej, wobec tego ja podpłynę tutaj do brzegu, wyrzucę te rzeczy za burtę, wezmę od królowej materiały potrzebne na zajęcie wyspy, a następnie szybciutko to z powrotem podniosę, aby mi te przedmioty nie utonęły. Mój statek już tutaj jest, wyrzucam wszystko za burtę i podpływam szybko do królowej, aby odebrać materiały na zajęcie pierwszej wyspy. Mam, podpłynę, zajmę wyspę i wyłowię to, co wyrzuciłam. I teraz spodziewajcie się zadań od królowej. Jak widzicie, pierwszy to jest wioska, czyli 100 farmerów. Za chwilkę będę się tymi zadaniami zajmować, jednak najpierw ja użyję wszystkie dostępne materiały, jakie mam tutaj, na już zajmowanie wysp. Najpierw mamy podpłynąć do starego Nate'a, więc to zróbmy od razu. Widzicie, Clipper już się zbudował, więc od razu załaduję go i wysyłam do przylądka. Stary Nate oferuje nam dzwon nurkowy. Zgodzimy się na to, bo to jest bardzo fajny statek. I teraz wystarczy, że popłyniecie tutaj, w pokazane miejsce i możecie wyłowić to, co się tutaj znajduje. Jest to złom. Będziecie wyławiali złom różnego rodzaju, ale o tym opowiem wam innym razem. I każą nam zanurkować w innym miejscu wskazanym. Później to zrobię. Na razie skupię się na odkrywaniu przylądka. I teraz ten stateczek jest statkiem parowym, więc będzie pływał szybciej. Więc ja te towary do zajęcia wysp przerzucę na ten statek parowy. I będziemy odkrywali świat dwoma statkami. Super. Do przylądka przypłynął mi statek z materiałami, więc ja zacznę zabudowę Crown. Zależy mi przede wszystkim na szybkiej zabudowie, aby zwiększyć ilość punktów wpływu, bo są one mi potrzebne na zajmowanie kolejnych wysp. Więc skupię się na tym, aby na Crown na razie mieć dużo farmerów. Jak widzicie, Crown troszeczkę rozbudowałam, trochę zaplanowałam. Tak jak wam mówiłam, potrzebowałam punkty wpływu na to, aby móc pozajmować wyspy. I tak naprawdę zajęłam wszystkie wyspy, poza tymi, które zdążyli zająć inni gracze. Jak widzicie, tu są na razie sami farmerzy.
struktura tego miasta jest już budowana troszeczkę pod kątem przyszłości. Później Wam wyjaśnię, dlaczego te podwójne drogi i dlaczego tak je wybudowałam. Na chwilę obecną jest to pewne przygotowanie pod przyszłość. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak życzę Wam już miłego dnia, przyjemnego z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!